Jeszcze tydzień temu wydawało się, że o sprawie prezydenta Lecha Wałęsy i tajnego współpracownika Bolka wiemy już właściwie wszystko, i dwa obozy zatrzymały się na swoich pozycjach. Lech Wałęsa i wielu jego stronników potwierdzało, że Owszem, być może w latach 70. lech Wałęsa podpisywał jakieś dokumenty, ale one były zupełnie bez żadnego znaczenia. Lech Wałęsa wielokrotnie był wzywany przez służbę bezpieczeństwa PRL i być może rzeczywiście w latach 70. coś tam rzekomo podpisał. Nie ma to żadnego znaczenia, czy nie miało to mieć żadnego znaczenia dla dalszych losów Lecha Wałęsy i dalszych jego działań podejmowanych w latach. 80, -tych, 90. -tych i w kolejnych latach jego pracy. Obóz drugi podkreślał, że sprawa TW Bolka miała znaczenie, mogła mieć wpływ na działania i na, na decyzje zarówno Lecha Wałęsy, jako przywódcy Solidarności, jak i prezydenta Lecha Wałęsy. Tydzień temu sprawa nabrała zupełnie nowego. Oblicza. Szafa generała Kiszczaka została otwarta, i okazało się, że Kiszczak przetrzymywał w domu dokumenty obciążające Lecha Wałęsy. Czemu przez tyle lat tkwiły one w szafie byłego szefa MSW, byłego szefa służb specjalnych PRL? Tego dziś nie wiemy. Czy Kiszczak używał tych dokumentów, żeby wpływać na, na to, co Lech Wałęsa robił już po zakończeniu rzekomej współpracy z, ze służbami bezpieczeństwa, z SB w latach 70., tego nie wiemy. To wszystko wymaga bardzo dokładnego zbadania, i to jest praca dla historyków na najbliższe lata. Natomiast potwierdza to też starą prawdę, że zawsze należy pytać i zawsze należy mieć wątpliwości. i zawsze należy zadać sobie pytanie, a co, jeśli jednak jest inaczej, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy, Pewni swoich, swoich racji. Dosyć podobny, choć e, oczywiście analogia jest e, niezwykle odległa, dosyć podobny przebieg ma sprawa dziennikarza, byłego szefa Faktów TVN Kamila Durczoka. Po publikacji tygodnika wprost wydawało się, że jego kariera jest skończona. Tymczasem zarówno postępowanie prokuratorskie, jak i sprawa w sądzie, którą Kamil Durczok wytoczył dziennikarzom, nabiera. Zupełnie innego obrotu niż dziennikarze wprost mogliby się spodziewać. Jednym z tych elementów jest kwestia narkotyków, znalezionych w mieszkaniu, w którym rzekomo miał przebywać Kamil Durczok. Okazuje się, że prokuratura od roku próbuje znaleźć kobietę, która może wnieść więcej informacji dotyczących. Tego, skąd narkotyki w tym mieszkaniu się znalazły? Jedno jest pewne i o tym piszemy w tygodniku ABC: to nie były narkotyki Kamila Durczoka. Wszystkie badania wykluczyły jakikolwiek związek Kamila Durczoka z tymi substancjami. Polecam lekturze nowe wydanie tygodnika ABC już w kioskach.